Cudownie. Po prostu jakbym wracał z jakiejś wojny i witał mnie łuk triumfalny. Ale to nie była wojna. To była piękna przygoda, naprawdę. Dobra, dzień czwarty. Budzę się w komnacie mojej pięknej. Buongiorno, principessas, a jeszcze księciu nie. Idę teraz poszukać jakiegoś sklepu spożywczego, chociaż to jest trudne w takich miejscach. Sklep z dziczyzną, to jest tutaj popularne mięso. Trochę kontrowersyjne dla mnie, no ale mimo wszystko ciekawe. To jest ich tradycja. A potem pakuję się i sunę na śniadanko. 70 km jeszcze do mety. Buongiorno. Buongiorno. Okej, okay, zjadłem panini, croissanta, wypiłem dwie kawki, napiłem się soku i jadę. Dopiero 12, a ja wyruszam 4 dnia na podbój Toskanii, ale to już praktycznie z górki. Zjazd, dlatego pozwalam sobie na takie nagrywanie, ale zjazd. Może dzisiaj będzie więcej takich zjazdów, w końcu już z górki. O Boże, szczerze mówiąc, ta wspinaczka bardziej boli niż ta wczorajsza, na niby to najwyższy podjazd. Może dlatego, że zupełnie się tego nie spodziewałem. Głowa nastawiła się na coś innego, wyjechałem sobie na lajcie o 12, teraz jest największa lampa. Na szczęście jest tu trochę cienia, ale generalnie 5 małych bączków, bo tyle mi się udało wczoraj skonsumować piwek. Nie czułem jak wstałem, ale teraz wszystko wychodzi skórą i głową.
mordę. To był subiektywnie najcięższy podjazd tego rajdu. Nie był najbardziej stromy, najdłuższy, ale totalnie się go nie spodziewałem. Całe wczorajsze piwo wyszło, całe wczorajsze zadufanie, że to już koniec rajdu. No, dało mi w kości. Ciao. Mega. A tutaj to już tak troszeczkę po polsku jest. Jak na PGR-ze. Więc jak ktoś nie chce od razu do... No, takich domów co prawda nie ma na PGR-ze. Z okiennicami. Ale jak ktoś nie chce, nie może do Toskanii, to polecam PGR-a. Gdzieś tam można te wyścigi porównać. Więc na pewno jest to taka fajna polska namiastka tego, co tutaj mnie spotyka. No tutaj tak trochę już bezkijowo rzeczywiście, trochę inna roślinność miejscami, ale klimaty naprawdę, a chociaż ta żółta tam, nie wiem czy... Ojej, jeszcze trzy podjazdy mnie dzisiaj czekają i to chyba oba, wszystkie trzy duże. No drugi. Nie śpij, zbudź się, prowadź nas w końcu do tego obiektu. Tu. No to jest ten obiekt. Tu? To? Kiedy wyjechali na wyniosłość drogi, oczom ich ukazało się morze Tyreńskie. Bajunia. Znowu wjeżdżamy do pięknej miejscowości na wzgórzu, jakiejś średniowiecznej najprawdopodobniej. Jeszcze 27 km, mimo że według Garmina znowu tym razem 16. Ale Garmin już w swoim momencie osiągnął cel i potem znowu dołożył 16, więc masakra. Natomiast, no co, końcóweczka. Czas na jakieś podsumowania. Najpiękniejszy rajd, jaki w życiu przejechałem. Rajd, który muszę zaliczyć jeszcze raz. No i naprawdę polecam. Polecam, natomiast nie jest to bułka z masłem. Jeżeli ktoś tylko jeździ na rowerze, a nie trenuje, to oczywiście będzie w stanie to przejechać, trochę powypychać, ale musi sobie na to poświęcić jakieś, nie wiem, wydaje mi się, że z 7 dni co najmniej na przejechanie tego, bo 100 km dziennie to już jest dużo dla kogoś, kto nie jest wytrenowany. Żeby sobie to przejechać w miarę lajtowo, będąc wytrenowanym, trzeba liczyć te 100 km dziennie, czyli 5 dni. Ja to zrobiłem w 4, ale chętnie bym jechał troszeczkę wolniej.
piachów, ale już jakiś stary asfalt albo shooter. Ale pięknie pachnie. Ojejku. Szkoda, że tego nie czujecie. Za 12 km. Jeżeli byłoby tak jak teraz, to by było cudownie. Bo dotychczas te 8 z tych 20 nie było zbyt przyjemne. Ale trochę się nie dziwię, że nie asfaltem, no bo to jest jednak miejscowość turystyczna i tu pewnie jest dość duży ruch samochodowy. Dlatego myślę, że dlatego też organizator puścił nas tutaj jakimiś opłotkami. Się zbliżał nad morze do zatoki. O kurde, bajunia. O w mordę. O nie. Ło. Na tym rajdzie jest wszystko. Teraz właśnie jadę wzdłuż zatoczki takiej trochę chyba sztucznie zrobionej, bo to Orbetello wygląda mi na to, nie wiem, nie orientowałem się, nie czytałem o tym, ale wygląda mi na to, że jest na wyspie, do której prowadzą chyba sztucznie usypane takie wały, mosty, i te wały tworzą dodatkowe akweny takie i właśnie wzdłuż jednego z nich jadę. Czyli tak naprawdę jest to część Morza Tyreńskiego, ale oddzielona chyba sztucznie od jakby właściwego otwartego akwenu. Przynajmniej ja to tak rozumiem, a jak jest naprawdę, sprawdźcie sobie sami. No to końcóweczka, jeszcze jakieś 4 km, może 3, może 2, nie wiem, bo Garmin zgłupiał. Słuchajcie, żeby wam uświadomić tak naprawdę, czym jest ten rajd, jak lajtowo do niego ludzie podchodzą, jest chociażby to, że 20 km przed metą mnóstwo ludzi siedziało sobie w tratoriach, pili sobie piwko i jedli panini. Może tu, o. Jedli panini, ale pięknie. A teraz mijałem takiego gościa, który miał przebitą dętkę i najpierw go minął, widziałem, że idzie z kapciem i jakoś tak go z rozpędu minąłem, ale szybko się wróciłem, bo mam jeszcze dwie dętki i zapytałem go, czy może mu pomóc, że mam dętkę, że możemy zmienić. Ale powiedział, że nie, że już się mu nie chce, że są 4 km do mety, że się przejdzie. No i szedł z tym rowerem. Jeszcze raz mówiłem, powiedziałem mu, że ale przecież możemy to zrobić. Nie! No niesamowite. Uśmiechnięty idzie sobie z rowerem właśnie do mety, która chyba gdzieś tam. Fajnie wprowadzony jeszcze na koniec taki zakręcik.
Grazie. No to idę po zasłużone piwko. Ciao. Cudownie. Pani Włoszka mi przygotuje za chwilę coś do jedzenia, bo już jestem taki głodny, a potem będę dalej rozkminiał, co tutaj robić. Muszę w ogóle czapeczkę za chwilę założyć. No dobra, to jadę teraz na stację PKP, 3 km stąd, zobaczę jak z pociągami na jutro, a potem 13 km stąd mam hotel, więc dokręcamy kilometry dla Oliwki. No to 14 godzin jazdy przede mną. Powrót.